Kiedy słyszy alarmu dźwięk, gotów jest ratunek nieść. Problem masz, do sama dzwoń, poda ci pomocną dłoń. Więc nie ma się co bać, na straży stoi sam. Spokojnie możesz spać, poczuwa sam. Ma odwagę jak lew, jest tam, gdzie dzieje się źle. Strażak Sam. Wielka urodzinowa bitwa. Cześć! No dobra, gdzie moje ulubione urodzinowe maluchy? Myślę, że piłka jest dużo fajniejsza niż nauka. Nieprawda! Nauka jest najlepsza! Możecie się proszę na sekundę przestać kłócić i ładnie przywitać dwójkiem Samę? Cześć, dwójku Samie! Moje naukowe urodziny będą 100 razy lepsze niż twoja piłkonożna impreza. Widzisz, przyjacielu, urodziny bliźniaków to ciężka sprawa. A u mnie to będzie prawdziwe boisko i bramki i rozegramy wielki... A u mnie będą fajowe substancje i zabawy z prądem i roboty. Pomyślałam, że jeśli każdy będzie miał swoje osobne przyjęcie, może wreszcie przestaną się kłócić. Uważaj, będą mikroskopy. Co ty nie powiesz, a my będziemy nawet... Ojoj, coś chyba nie bardzo wyszło, co? Moi mili, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu Ochotniczej Straży Pożarnej. Postanowiłem, że dzisiaj nauczymy się co nieco o gaśnicach. Jak zauważyliście, mamy gaśnice z czerwonym, niebieskim, kremowym i czarnym paskiem. Pożar instalacji, oczywiście elektrycznej, gasimy czerwoną. Niebieską. A może jednak kremową? O, ja wolę niebieską. A jak się pali szopa z narzędziami, której mam użyć? Czekaj, czyli pożary elektryczne gasimy czerwoną. Naprawdę? Trevor, jest pewien prosty sposób, żeby to zapamiętać. O, sam spadasz mi z nieba. Elvis, zaśpiewasz nam? O, czerwona do drzew, czarna gasi płyn, kremową i pianę i już mamy rym. Najlepszy jednak piasek, najlepszy jest piach, bo gdy bucha żar, to piasek gasi aż strach. Dzięki, bardzo mi pomogłeś. O, świetnie. Moja. A, zobacz, jak fajnie robię. Przepraszam, pani Chen, jak moje przyjęcie, gotowe? Oczywiście, jeśli chcesz, możemy zaczynać. O, zobacz. Spójrz na mnie, Ata! O! Dzięki, Norman! Kto jesteś? Hej, słuchajcie, chodźcie, zapraszam na naukową imprezę! Kochanie, pamiętasz, jak się umawialiśmy? No, kochanie, idziemy! Wszyscy są? Świetnie. Chodźcie tu do mnie. Zapraszam na zabawę i naukę w jednym. Super! Juhu! Normanie Price, dzieci substancji chemicznych nie dotykają. Niech nam pani pokaże jakąś super sztuczkę. Moi drodzy, mamy tutaj dwa przezroczyste płyny. Patrzcie uważnie, wlewam je teraz do tak zwanej zlewki. Ale bomba! I uwaga, płyny zmieniły kolor na zielony. I to tyle! Nie! Zaraz się coś zapali, albo wybuchnie, albo... No nie wiem, prawda, pani Chen? Nie, to już wszystko. Zaszła tu, moi drodzy, naprawdę ciekawa reakcja chemiczna. Zaraz wam wszystko narysuję. Więc jak widzicie... Kto ostatni na dworze, temu nikt nie pomoże! Co się stało? Gdzie oni poszli? Do Sary, bo wolą grać w piłkę. O, nie mogłaby pani zrobić czegoś takiego bardziej? Co to znaczy bardziej? Niech pani zrobi rakietę, albo sztuczne ognie, albo robota z takimi laserowymi oczami. Mam pomysł. Jeśli włożymy do wody odrobinę sodu, natychmiast zacznie się palić. Naprawdę? W wodzie może się coś palić? Proszę pani, to niesamowite! Czerwona do drzew, czarna gasi coś tam. Czekajcie, było chyba coś z wiadrem, prawda? Nie, przestańcie! Zacznijmy od początku. I raz,
dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Czerwona do drzew. Obawiam się, że piosenka to im za bardzo nie pomoże. Chyba nie, ale próbowaliśmy. Uwaga, będę kopał z całej siły. Przypadek? Hej, hej, uwaga! Chodźcie, teraz naprawdę będzie strasznie fajnie, obiecuję! No nie! Zobaczycie, prawdziwa bomba! Kochani, ten metal nazywa się sód. Patrzcie, co się stanie, kiedy umieszczę go w wodzie. I koniec? Cześć i czołem, przegapiłem coś? Raczej nie. James, to było naprawdę fantastyczne. Chwila! Pani Chen, zrobi pani większe płomienie? Och, może po prostu weźmiemy więcej sodu? O nie, nie, zostaw, nie dotykamy. Hej, to co? Kto idzie pograć? Kochanie, nie gramy w domu. O-o! No nic, lecę po mopa. Ty jesteś! Zepsułaś całe moje naukowe przyjęcie! Właśnie, że nie! Przecież ja przez przypadek! Nie! Nie! Nie, nie, tato! To jest cud! Jak dodasz wody, to się... O, panie! Co robić? Nie, to nie tak miało być! Tylko spokojnie, bardzo proszę, bez paniki. Wychodzimy na dwór. Szybciutko, ty też normal. Ale dlaczego? W końcu coś się zaczęło dziać. Dzwonię po strażaka sama. Co takiego? Ubronun płoną chemiczne substancje? Uwaga, ubronun płoną jakieś chemiczne substancje. Tam jest nasza córka. Tylko nie to. O nie, mój skarbeczek! Do autobusu, szybko, kochani. Substancją chemiczną mamy do czynienia? Sodem! Nie tylko, tam jest mnóstwo różnych substancji. O, ciekawe, jakiej gaśnicy użyją. Ja mam pomysł. Hej, ja też mam. Ogniwuchar, żar, to piasek, gaśnicy. Słyszałeś? Nauczyli się. Elvis, zajmiesz się pożarem substancji. Ja opanuję całą resztę. Stłukłam to zielone coś. Nie szkodzi, nie gniewam się. Może w przyszłym roku spróbujcie zrobić wspólną imprezę. Taką w starym, dobrym stylu. Jakieś baloniki, gry i obowiązkowo kapelusiki.